Witam w trzecim odcinku. Nagrywając ten materiał, siłownie są już zamknięte. Przyznam się, że ten materiał miał być kilka dni temu, ale średnio chciało mi się nagrywać. Abstrahując już od tego, czy można zachować masę mięśniową, trenując w domu czy na gumach oporowych i że to teraz dopiero wyjdzie, kto ma charakter, kto nie, bla bla bla. Odcinam się od tego totalnie. Mam nadzieję, że te wszystkie niejasności związane z zamknięciem siłowni, fitness klubów niedługo się wyjaśnią, bo nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o utrzymywanie czy budowanie masy mięśniowej, ale też o setki tysięcy miejsc pracy, także liczę na to, że wszystko się niedługo wyjaśni. Content się troszkę urywa, bo nawet gdybym miał możliwość trenowania, to uważam, że byłoby to nie do końca w porządku z Wami. Jeśli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, a ja nie chcę jej przerywać na ten moment, to musimy pomyśleć nad lekką zmianą kontentu. Być może wprowadzimy jakieś Wasze pytania, być może będzie trochę więcej merytoryki, może będzie jakiś gość, czas pokaże, zobaczymy. Kto jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam, bo dobijamy do 10 tysięcy subskrypcji i na 10 tysięcy zrobimy sobie konkurs. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, dlaczego nie warto robić cardio na masie, omówimy sobie trening GPP i na koniec poruszymy sobie tematykę odpowiedniego surplusu na masie. Zapewne każdy z Was wśród swoich znajomych lub osób, które obserwuje, słyszał coś takiego w stylu: robię cardio na masie, żeby ta masa była czysta. Po prostu największa głupota ever. Nie zagłębiając się w procesy fizjologiczne naszego organizmu, a patrząc tylko i wyłącznie na liczby, ten schemat mógłby wyglądać na przykład tak. Mamy zero kaloryczne, wchodzimy na surplus 300-500 kilokalorii, robimy kilka treningów w tygodniu, mamy pewnego rodzaju efekt. Kontrolujemy wagę, patrzymy na treningi, czy jest progres, patrzymy na procesy regeneracyjne, procesy snu. Schemat drugi, również zero kaloryczne, dodajemy 500-1000 kilokalorii, robimy kilka treningów siłowych w tygodniu plus cardio, no i patrzymy na efekt. Tylko większość osób nie uwzględnia tego, że cardio będzie w pewnym stopniu obniżało ten surplus. I właśnie tutaj często spotykam się z takimi teoriami, że robię cardio na masie, bo nie mogę przejeść tych wszystkich kalorii. Ok? Jest to pewnego rodzaju argument, ale robiąc cardio na masie obniżam surplus kalorii, który dodaję. Czyli mógłbym jeść mniej, pozostając dalej na surplusie kalorii. Kolejna sprawa, cardio podkręca metabolizm. Dużo ludzi błędnie interpretuje metabolizm jako ilość wizyt w toalecie. Myślę, że zmiana tego na stosunek ilości dostarczanej energii organizmowi do jego wydatków energetycznych będzie znacznie lepszą definicją i tutaj moglibyśmy powiedzieć, że osoba o szybkim metabolizmie ma ten organizm nieekonomiczny, czyli wykonuje jakąś małą pracę, pali dużo kalorii, a osoba z wolną przemianą materii wykonuje jakąś ciężką pracę, ale mało wydatkuje w tej pracy energii. I tutaj znowu będzie tak, że sesja cardio, ok, pozwoli komuś zjeść więcej, bo wykonamy jakiś ruch, spalimy kalorie, pobudzimy trawienie, ale zmniejszymy tym samym surplus kaloryczny, czyli dokładamy tych kalorii na siłę, a cardio ten surplus nam obniża. Cardio samo w sobie nie jest niczym złym. Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, po co ty chcesz robić to cardio i w zasadzie jest problem z głowy. Czy to pod sport, czy pod wytrzymałość, czy pod sylwetkę. Ale jeżeli mówisz, że robisz cardio tylko i wyłącznie po to, żeby twoja masa była czysta, to nie rozumiesz po prostu kilku zależnych od siebie rzeczy. Nie jest to żaden atak w kierunku osób, które tak robią. Każdy niech robi, jak uważa za słuszne. Przechodząc do czystych danych dotyczących cardio, z cardio też musimy się zregenerować. Cardio daje nam jednostajny, niskoprogowy bodziec. Niektórzy twierdzą, że zaburza odpowiedź anaboliczną wywołaną treningiem, jeśli oczywiście mówimy stricte o cardio po treningu, chociaż jest to duże niedoszacowanie. Jeśli bazujemy tylko na liczbach, to cardio obniża po prostu naszą nadwyżkę kaloryczną, przez co nie ulewa tak wielu osób, bo nie dodają tak dużo kalorii, jak myślą. No i tu jest w zasadzie chyba cała magia tego cardio. A najgorszy schemat to takie, że kilka dni jest wpierdalania pokorek, no to oczywiście leci cardio po to, żeby masa była czysta. Z jednej strony ok, z drugiej strony rok takiego myślenia i kilka osób naprawdę nabawi się chorego podejścia do jedzenia, czyli biegam to mogę, nie biegam to nie mogę. W poprzednim odcinku mówiłem, że porozmawiamy sobie o treningu GPP, czyli General Physical Preparedness. Jest to ogólne przygotowanie kondycyjne. Jak widzicie na załączonym obrazku, stanowi ono fundament. Niezależnie czy jesteście sportowcami zawodowymi, amatorami, trenujecie pod sylwetkę, trenujecie pod sport,
to będzie to po prostu praca nad ogólną kondycją, nie mylić z cardio. Będzie tutaj celem głównie poprawa siła, skoczności, wytrzymałości, elastyczności, praca nad skillem. Będzie tam bardzo dużo ćwiczeń, które nie będą wyizolowanymi powtórzeniami, wręcz przeciwnie. Będzie to praca stricte na wzorcach ruchowych, w zależności od klasyfikacji 6-7 wzorców. No i tutaj będziemy głównie wykonywać ćwiczenia. Jestem przekonany, że w większości są to ćwiczenia, których nigdy wcześniej nie wykonywaliście, co też dla organizmu będzie bardzo dobrym bodźcem. W sporcie jest to przygotowanie bazowe pod Sport Specific Physical Preparedness, czyli tam będziemy poruszać je tylko i wyłącznie w obrębie danego sportu. Będziemy wykonywać i doskonalić ruchy przydatne w danej dyscyplinie sportu. W sportach sylwetkowych, czy generalnie w sportach, nazwijmy to, ciężarowych, aż tak wielkiego znaczenia to nie będzie miało, więc bardziej się bazuje na GPP. SPP czy SSPP będzie bardziej oczywiście w sportach indywidualnych czy w sportach drużynowych, gdzie rzeczywiście będziemy pracować tylko i wyłącznie nad tym, co będziemy w swojej danej dyscyplinie sportu najbardziej potrzebować. W mojej opinii nie ma i nie będzie gotowego schematu jednostki GPP. Ma to być na tyle uniwersalna praca, że zawsze będzie można sobie wprowadzać pewnego rodzaju modyfikacje. Czas trwania takiej jednostki może być uzależniony od oczywiście ilości wykonywanej pracy, ale powiedzmy, że powinno się to mieścić w zakresie 30 do 60 minut, bo oczywiście z tego też trzeba się zregenerować. U mnie, przechodząc już do samego treningu, macie na start 2 razy po 500 metrów na wioślarzu. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo nie robiłem nic na wioślarzu. Mamy później dwa ćwiczenia z sankami. Najpierw są to sledy push 3 razy 30 metrów i tam mam 100% masy ciała do sanek. Później wykonuję sobie pull z TRX-em 3 razy 30 metrów, 50% masy ciała. I o ile samo pchanie czy przyciąganie czasem problemu nie sprawia, to powiem Wam, że największe problemy są zazwyczaj z tym, że trawa jest wąska i trzeba te sanki co jedno powtórzenie obracać, więc czasem to jest bardziej pracochłonne niż sama praca. Nagrałem Wam też te sledy od boku, oczywiście tam jest mocno taki syntetyczny ruch, nienaturalny. Generalnie staramy się, żeby te ruchy były też dobrze jakościowo wykonywane, ale oczywiście nie staramy się tego robić jak roboty, więc to powtórzenie, które tam Wam nagrałem, trochę imituje takiego śmiesznego cyborga. Powiem Wam, że często bazuję na tętnie, mam odpalony zegarek i często wykonując właśnie sledy mam tętno w granicach 160-170 po wykonaniu takiej sesji. Odpoczywam do około 120 i wykonuję kolejną, czyli nie mam jakichś interwałów czasowych, które mi się sugeruje, tylko po prostu robię to na tak zwanego czuja. Później przechodzę sobie do pracy na kołach, tam robię 40 powtórzeń inverted rowów. Ciało w jednej linii, nogi na ławce. Ostatnio robiłem to w formie 4x10, na ostatnim treningu zrobiłem 2x po 20 powtórzeń. Myślę, że jak będę to kontynuował, to może za jakiś czas dołożę sobie albo powtórzenia, albo troszkę obciążenia. No później jakaś praca na gumach, jakieś rotacje na biodra. Macie też nagrane kilka różnych wariantów, jak to można robić, chociaż naprawdę dzisiaj asortyment tego, co przedstawia nam YouTube, sam YouTube jest po prostu nieograniczony, wystarczy dobrze poszukać, popatrzeć po fajnych źródłach i każde ćwiczenie, które gdzieś tam znajdziecie sobie w internecie czy na jakimś materiale, możecie sobie sprawdzić i naprawdę dobrze przeanalizować, więc tego się raczej nie boję. Odnośnie samego treningu GPP, czasem dorzucam brzuch, w zależności od tego, jak czuję po poprzednich sesjach treningowych w tygodniu, bo GPP wykonuję sobie zazwyczaj w weekend. I od czasu do czasu dorzucam sobie jakieś tam po 3 serie na biceps i triceps. Z boku, podczas tego, jak mówię, mam nadzieję, że Wam też napisałem nazewnictwo niektórych ćwiczeń, które możecie wrzucać. No i często problematyczne jest to, że na niektórych siłowniach po prostu nie ma sanek i trawy, ale to nie jest żadne wytłumaczenie, bo pewnie macie boksy, na które można wskakiwać. Zawsze pod takiego boksa można włożyć jakiś ręcznik czy cokolwiek i ten boks też będzie się dało przesuwać. Na boksa można położyć też trochę obciążenia, więc no, dla chcącego nic trudnego, zawsze można pokombinować. Jak nie ma specjalistycznego sprzętu, to zawsze można wykorzystać zwykłe obciążenie, hantle, gumy, ketle. Naprawdę myślę, że dzisiaj gumy oporowe ma każda siłownia, a jeżeli nie ma, to jest to zakup, który naprawdę warto zrobić, bo teraz będą przydatne albo do treningu w domu, albo po prostu no, będą Wam przydatne później do rozgrzewki, czy nawet do takich właśnie urozmaiceń. No i ważne,
że ta jednostka GPP nie może Was zajechać, bo tak jak mówiłem, z tego się też trzeba zregenerować, musi to być umiarkowany wysiłek. No i ćwiczenia można dobierać dowolnie, w ramach potrzeb możecie sobie to sprawdzać. Tak jak mówię, bazuje to na koncepcji wzorców ruchowych. Także no, dobrej zabawy. I na koniec przejdziemy sobie do tematu najbardziej związanego z tą serią, czyli serią masy. Jak dobrać odpowiedni surplus kalorii? Omówimy to sobie w 5 punktach, bo wypisałem sobie 5 punktów. Pierwszy punkt. Surplus powinien być dostosowany pod stopień zaawansowania. U osób mniej zaawansowanych, początkujących, może to być nawet 30-40% od zera kalorycznego. U osób średnio albo u osób zaawansowanych może to być nawet 10-20%. Więc ja jestem akurat zwolennikiem częstszych, a mniejszych zmian. Na początku po wakacjach trzymałem 280 g węglowodanów, więc to było naprawdę bardzo mało kalorii. Aktualnie jem prawie 500, sylwetka jest bardzo mocno nabita. W zależności od stopnia zaawansowania i w zależności od posiadanego procentu tkanki tłuszczowej, organizm będzie bardzo dobrze reagował na wszystkie wszelkiego rodzaju zmiany. Wiadomo, że u osoby zaawansowanej ta kompensacja glikogenu też jest na innym poziomie niż u osoby niewytrenowanej, więc osoba średnio zaawansowana czy zaawansowana nie potrzebuje aż tak dużego surplusu kalorii, przynajmniej na start. Punkt drugi to jest przywrócenie dobrostanu organizmu po redukcji, po zawodach, po minikatach, po jakichś wakacjach, po czymkolwiek. I tutaj najważniejsze jest odżywienie organizmu, przywrócenie dobrej pracy hormonów i przede wszystkim poprawa regeneracji, bo te czynniki wpłyną nam na bardzo dobry trening, a jak chcemy nasilać syntezę protein, to musimy nie dość, że dobrze jeść, to też dawać bodziec ze strony treningu, więc musimy też naprawdę dobrze trenować. I zapisałem sobie również, że musimy przewrócić set point tkanki tłuszczowej, przy którym czujemy się dobrze. Więc jeżeli są osoby, które czują się dobrze przy 12-15% tkanki tłuszczowej, to oczywiście zalecałbym to tempo wzrostu masy ciała trochę większe. Aczkolwiek to też, tak jak mówię, jestem zwolennikiem mniejszych, a częstszych zmian, więc też starałbym się to wszystko mimo wszystko kontrolować. W trzecim punkcie zapisałem sobie, że organizm po redukcji będzie bardzo podatny na manipulacje, bo szaleje leptyna, mamy wysoki poziom głodu, mamy jeszcze nieunormowane hormony, mamy skoki na słodkie, na słone, więc wtedy na pewno proponowałbym szybsze wejście na wysokie kalorie z racji tego, żeby po prostu nie podjadać. To jest pierwszy punkt. Oczywiście drugi, na pewno ta masa ciała nie powinna rosnąć tak książkowo, co 0,2-0,5 kg na tydzień. Na początku oczywiście może to iść szybciej, ale później to niestety jak wszystko musi fluktuować. Nigdy nie chudniemy liniowo, tak więc nigdy nie powinniśmy też dokładać masy ciała liniowo. Czwarty punkt będzie związany z tempem surplusu kalorycznego. Im większy surplus, tym więcej budujemy masy mięśniowej, to nam mówią badania, ale nigdy nie budujemy czystej masy mięśniowej. 1 kg masy ciała to jest beztłuszczowa masa ciała, tłuszcz, woda, glikogen. I w zależności od tego, jak ten surplus będzie prowadzony, to może się okazać, że rzeczywiście zbudowaliśmy dużo masy mięśniowej, ale również zbudowaliśmy dużo tkanki tłuszczowej i czasem bilans zysków i strat wychodzi niekorzystnie, więc warto po prostu mocno kontrolować tempo wzrostu naszego surplusu i naszej masy ciała. I ostatni, piąty punkt będzie dotyczył jakości dostarczanego jedzenia, bo im dalej w masę, tym to jedzenie teoretycznie powinno być czystsze, powinniśmy zwracać uwagę na to, co jemy, nie nabijać tych kalorii na ślepo. No bo wraz z narastającym poziomem tkanki tłuszczowej będziemy też gromadzić dużo stanów zapalnych. Tutaj przedstawiłem Wam taką tabelkę. Przy niskim procencie tkanki tłuszczowej oczywiście widzimy, że te stany zapalne są na niskim poziomie, no ale umówmy się też, poziom anabolizmu jest na niskim poziomie z racji słabych treningów, słabej regeneracji, słabego unormowania naszych hormonów. 12-15%, jak widzimy, ten poziom stanów zapalnych nadal jest niski, a już mamy wysoki poziom anabolizmu. I tutaj też ani w jedną, ani w drugą stronę. Jak widzimy, powyżej 25% spada nam poziom anabolizmu, jest wysoki poziom stanów zapalnych, a już w okolicach 20 czy lekko powyżej 20% mamy wysoki poziom anabolizmu, ale też rosnący poziom stanów zapalnych. Czyli tutaj, jak wcześniej wspominałem, będzie słowo klucz: optymalnie, odpowiednio wysoki procent tkanki tłuszczowej. Przede wszystkim, przy którym dobrze się czujemy, przy którym dobrze trenujemy. No i też nie ma co się bać zalać. Coś, z czym pewnie dużo osób, coś co dużo osób mi zarzuca, że czemu się nigdy nie zalałem i czemu nigdy nie miałem jakiejś wysokiej masy ciała.
U mnie zazwyczaj było to tak, że gdzieś się rozsypywałem po drodze, więc nie uważałem, żeby nadmierne zwiększanie masy ciała było dobre w sytuacji, kiedy nie trenuję ciężko, bo po prostu byłbym miękkim pączkiem, a nie na tym to wszystko polega. Więc myślę, że w tym roku, jak widzicie, znowu jest jakiś lekki problem z tym moim budowaniem masy, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba, jak jeszcze ktoś nie zostawił. Napiszcie, co byście chcieli w kolejnych odcinkach. Jeszcze jeden odcinek dla Was mam przygotowany, ale piszcie, bo tak jak mówiłem, content się nieco wykrusza, więc będziemy kombinować nad lekkimi zmianami. Do zobaczenia.